Dobry wieczór, Kuny. Chciałem nagrać pierwszy z dwóch filmów streszczeń dzisiejszej lekcji. Postanowiłem, zamiast nagrywać jeden długi film, nagrać dwa krótkie. To będzie bardziej strawne. Myślę, że się zmniejszę, żeby nie robić tutaj bałaganu. Cyk, ale cały czas jestem. No więc pierwszy film będzie o średniej arytmetycznej i o tym, jakie zastosowanie ma do analizy pomiarów. Serii pomiarów. Bo na ostatniej lekcji żeśmy zajmowali się analizą pojedynczego pomiaru i było kilka urządzeń pomiarowych, które mamy w naszej pracowni. Były wagi, były cylindry pomiarowe, były linijki z waszych piórników, były miarki. Co tam jeszcze było? Był uniwersalny miernik elektryczny, który miał różne zakresy, jeśli chodzi o pomiar napięcia stałego, a no i były te siłomierze, tak, te sprężynki. No i teraz to był pomiar pojedynczy, no i dokładność pomiaru pojedynczego, nic więcej nie można powiedzieć, to jest dokładność odczytu. No. Natomiast jeśli mamy serię pomiarów, to okazuje się, że można wyznaczyć z nich błąd, no i to też już próbowaliśmy robić, tak, mierząc te sznurki, to była seria tam chyba sześciu pomiarów, i przekonaliśmy się, że te pomiary są rozrzucone. To znaczy, że nie są wszystkie takie same. No i wtedy przyjęliśmy takie stanowisko, że można zawartość długości tego sznurka, taką najbardziej prawdopodobną, czy też przyjąć środek przedziału, w którym znajdują się wszystkie pomiary, a za błąd po prostu jego szerokość. No, dzisiaj chcę wprowadzić pojęcie średniej arytmetycznej, bo tak naprawdę ta najbardziej prawdopodobna wartość wielkości, którą usiłujemy zmierzyć, to jest średnia arytmetyczna, chociaż odpowiada to pewnemu założeniu na temat tych pomiarów, na temat błędu pomiarów, tak? Błędów, czyli różnic pomiędzy wartością dokładną a wartością zmierzoną. Mianowicie temu, że te różnice powinny być rozrzucone, czy powinny być przypadkowe dla różnych pomiarów różne i układające się przypadkowo tak naprawdę wokół zera. Dalej nie chcę wchodzić w ten temat, dlatego że to jest cała nauka zwana statystyką matematyczną, bardzo ważna, która dostarcza narzędzi pozwalających wyznaczyć błąd z wyników serii pomiarów i wyznaczyć tę najbardziej prawdopodobną wartość mierzonej wielkości. I wtedy przy pewnych założeniach ona odpowiada średniej arytmetycznej, a nie akurat środkowi tego przedziału. No więc wracamy do średniej arytmetycznej. Co to jest średnia? Mamy kilka liczb, pięć, i średnią arytmetyczną nazywamy sumę podzieloną przez liczbę tych liczb, tak? Liczbę liczb. Tu mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć liczb, dzielimy przez pięć. Gdybyśmy mieli pięć różnych liczb, umiecie już rachować na literkach na algebrze, możemy przyjąć, że za te liczby można podstawić cokolwiek. No to średnia arytmetyczna liczb A, B, C, D i E to jest A plus B plus C plus D plus E podzielić przez 5. Akurat zawsze 5, bo tych liczb tutaj jest 5. Gdybyśmy mieli te liczby, tych liczb byłoby 8 od A do H, no to wartość średnia to byłaby A plus B plus C plus D plus E plus F plus G plus H podzielić przez 8, no i zawsze przez 8, bo tych liczb jest tutaj 8. No można też wyobrazić sobie, widać, że tutaj widać tutaj pożytki z algebry, prawda? Wszystkie przykłady średnich arytmetycznych liczb, pięciu liczb zawierają się w takim wzorze. Wszystkie przykłady średnich arytmetycznych ośmiu liczb zawierają się w takim wzorze. No i teraz jest pytanie, czy można napisać wzór, w którym zawierają się wszystkie przykłady wszystkich średnich arytmetycznych. No i można. Możemy sobie wyobrazić, że mamy n liczb. Pierwszą z nich nazwiemy A1. Moglibyśmy nazwać B1 albo C1. Wszystko jedno. Drugą nazwiemy A2. Trzecią nazwiemy A3. No, czwartą A4, aż do ostatniej, którą nazwiemy AN. Ostatniej, ponieważ mamy n liczb. To n tutaj to jest liczba liczb. Poprzednio to n było równe 5, a potem 8, a teraz jest po prostu dowolne n. No i średnią arytmetyczną można zapisać w postaci sumy A1 plus A2 plus A3. Te kropki oznaczają, że kolejne liczby dodajemy aż do ostatniej,
która się równa a n, bo więcej liczb nie ma, i dzielimy przez n, to znaczy liczbę tych liczb. No, taki wzór po prostu to jest jakby ogarnia wszystkie możliwe średnie arytmetyczne. No dobrze, i teraz jak sytuacja wygląda? No jak mamy serię pomiarów, na przykład w takiej sytuacji uczniowie mierzyli długość klasy taśmą mierniczą, wykonywali właśnie pomiary wielokrotne. Ta taśma miernicza ma podziałkę co pół centymetra, no i takie wyniki otrzymali. No i teraz możemy sobie nanieść te wyniki zielonymi kropkami na oś liczbową i widać, że są rozrzucone. No i tak jak mówię, jeżeli szukamy najbardziej prawdopodobnej wartości, no to będzie to średnia arytmetyczna, choć tak naprawdę, żeby ten pomiar miał większy sens, to ta seria pomiarów powinna być dłuższa. No ale powiedzmy, że cztery pomiary wystarczą. No i statystyka przy pewnych założeniach pozwoli nam wyznaczyć błąd, ale nie będziemy w to wchodzić, bo to wymaga jakoś troszeczkę zaawansowanej matematyki, bardziej zaawansowanej niż jesteśmy w stanie to ogarnąć. Zresztą nie musimy aż tego ogarniać. Powiemy sobie, że nasz wynik pomiaru najbardziej prawdopodobny to jest średnia arytmetyczna i ta średnia arytmetyczna wynosi tyle, no tyle tylko, że te 75 setnych to jest wynik obliczeń, 75 setnych centymetra i trochę to nie ma sensu, dlatego że dokładność tego pomiaru, dokładność odczytu jest pół centymetra, więc podawanie wyniku z dokładnością do setnych części nie ma sensu. Trzeba go zaokrąglić, no i wyposażyć w taki błąd, na takim poziomie, na jakim jesteśmy, w 7 i 8 klasie, opisać przy pomocy takiego błędu, który zapewni, że wszystkie te pomiary, łącznie z tymi krańcowymi, zostają w tym przedziale uwzględnione. To znaczy akurat tutaj jest w jedną stronę chyba dalej niż w drugą i wybieramy tą większą liczbę po to, żeby żaden z tych pomiarów nam się nie zgubił. Tak? No, bo morał z tego główny jest taki, że jak się robi serię pomiarów i tam wylicza się wartość średnią, no to bardzo często tutaj wychodzi bardzo dużo cyfr po przecinku i nie warto, nie ma sensu ich podawać, to jest absurd. Trzeba zaokrąglić to do tego samego rzędu, z jaką jest dokładność odczytu. I wtedy to ma jakiś sens. No, można by też powiedzieć dokładność pomiaru, czy dokładność pomiaru może być mniejsza od dokładności odczytu. Raczej nie. No i teraz, żeby spojrzeć na to zagadnienie jeszcze raz, no to przyjrzyjmy się takiemu zadaniu. Trzech chłopaków mierzyli, koledzy czy koleżance, czas na 60 metrów i otrzymali sobie takie wyniki, zapisali to skrzętnie, no bo stoper mierzy z dokładnością do setnych części sekundy. Policzyli wartość średnią, wyszło im tam 9,33, no i dodali do tego plus minus jedną setną, to znaczy dokładność odczytu tego stopera. Czy to ma sens? No nie ma sensu, dlatego że wartość średnia jest wprawdzie policzona prawidłowo, ale jak naniesiemy te pomiary na oś liczbową, no to okaże się, że jedna setna jako oszacowanie błędu to jest za mało. Jedna setna to jest 2 mm, jeżeli dobrze sobie wyobrażam. Dwie takie małe krateczki. Jeżeli dobrze liczę, no w związku z tym te pomiary są rozrzucone znacznie dalej i tu trzeba by było przyjąć jakiś błąd rzędu 1/10 pewnie, 1/10 sekundy. No to i tak wydaje się być bardzo dokładnie, dlatego że no, mierzyliśmy te wahadło i błąd jakby tych jednego odcinka czasu, rozrzut jednego tego odcinka czasu był dla nas znacznie większy, tak?
Wszystkie czynniki tam grają rolę. Myśmy obserwowali to wahadło pod różnymi kątami, bo każdy siedział w innym miejscu klasy, no ale też chłopcy, chyba że stoją rzeczywiście obok, wzdłuż tej linii mety, każdy z nich patrzy na co inaczej i każdy z nich inaczej definiuje moment, w którym noga tego zawodnika czy zawodniczki przecina linię mety, więc ja bym powiedział, że błąd 1/10 sekundy tutaj jest bardzo dobry, a nawet trochę nierealistyczny. No ale widać, jakiego absurdu trzeba unikać, prawda? Mam nadzieję, że to rozumiecie tutaj pomiary, wartości pomiarów, podobnie jak w pomiarze tej długości sznurka, który dokonywaliśmy miarką z dokładnością do 1 mm, do 1/10 cm, a różne pomiary były tam rozrzucone o centymetr czy nawet półtora, prawda? Więc z tych samych powodów widać, że tu nie błąd odczytu jest zasadniczym źródłem błędu, tylko po prostu innego rodzaju błąd. Na tym kończymy pierwszą część filmu, pierwszą część streszczenia.